Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę Wam przepis na przepyszne naleśniki, pancake'i amerykańskie, zwał jak zwał. Przepyszne, delikatne, puszyste, pulchniutkie, rozpływające się w ustach placki, które idealnie sprawdzą się czy to na śniadanie, czy na obiad, czy jako deser. Na pewno zasmakują Waszym dzieciakom. Jestem przekonany, że jest to jeden z lepszych, a może i najlepszy przepis, jaki tylko mogliście mieć na takie oto właśnie naleśniki. Są naprawdę bardzo proste i szybkie w przygotowaniu, pulchniutkie. Dodatkowo tutaj jeszcze zrobiłem frużelinę truskawkową. Jak to zrobić? Oczywiście również Wam pokażę. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodoba. Na samym początku koniecznie jeszcze wpadajcie na mojego Instagrama oraz Facebooka. Wszystkie linki z przepisem oraz do social mediów znajdziecie w opisie tego filmu, a tymczasem już nie przedłużając, zabierajmy się do pracy. Moi drodzy, przepis na przepyszne takie amerykańskie naleśniki. Rozpoczynamy od przygotowania konfitury owocowej. Jak widzicie, mam tutaj truskawki, pół kilograma, myślę, na taką jedną porcję w zupełności nam wystarczy. Truskawki rozmrożone wraz z tym soczkiem, który tutaj powstał, wkładam do garnka. Następnie od razu możemy dodać sobie około jednej łyżki stołowej zwykłego spirytusu. Pamiętajcie, że alkohol wyparuje nam podczas gotowania tego wszystkiego, więc spokojnie dzieciaki też mogą to sobie jeść. Spirytus spowoduje to, że uwydatni smak truskawek, ale i nasyci te kolory, tą czerwień truskawek. Do tego dosypuję sobie, w zależności jakie macie słodkie owoce, ale około pół szklanki cukru. I teraz możecie sobie dodać jeszcze cytryny. Ja już czego nie robię, sok z połowy cytryny, jeżeli chcecie mieć takie słodko-kwaśne truskawki. Następnie to wszystko musimy sobie rozgotować, ugotować w małej odrobinie wody. Więc i woda tutaj musi się znaleźć. I około 100 ml, czyli pół szklanki mniej więcej wody trafia tutaj do środka, więcej nam nie jest to potrzebne. Cukier fajnie nam skarmelizuje, truskawki jeszcze puszczą soku i sobie to wszystko teraz musimy tak jeszcze rozgnieść podczas gotowania, następnie to zażelujemy, a w jaki sposób to Wam pokażę i wyjdzie nam fajna taka frużelina do naleśników, także to leci na gaz. I zaczynamy robić ciasto na naleśniki. No i przygotowanie, moi drodzy, ciasta na naleśniki amerykańskie. Uważam, że najlepsze, jakie tylko będziecie mogli sobie zrobić w domu. Rozpoczynamy od mleka. Mleko 3,2%, 300 ml wlewam sobie do miski. Czyli nieco trochę ponad jedną szklankę. Następnie do tego, moi drodzy, od razu wbijamy dwa jajka. Jajka jak najbardziej takie swojskie, oczywiście wyparzone, wymyte, osuszone. Wąchamy, czy aby na pewno nie są zepsute, żeby nam tutaj nie popsuły całości. Drugie jajko również do środka. Do tego, moi drodzy, szczypta soli. Pamiętajcie, nie bójcie się soli w deserach. Ona podkręca i wyciąga wszystkie smaki oraz podkręca słodycz, która jest w deserze. I na tym etapie już możemy dodać sobie 50 g rozpuszczonego masła. Oczywiście troszkę słodzonego. Nie wlewamy tutaj gorących rzeczy. Wszystko to teraz sobie musimy wymieszać. Lekko połączyć ze sobą. Następnie, moi drodzy, jedna łyżeczka płaska cukru. Również możemy to troszkę zamieszać. On nam się tu rozpuści z powodzeniem za chwilkę. I do tego mąka. Mąka najzwyklejsza, tortowa, typ 450 w ilości 225 g, czyli również nieco ponad jedna szklanka. Ja Wam pokażę, o jaką konsystencję mi chodzi, żeby uzyskać. Ja to sypię sobie na oko, jednak Wam, tak jak mówię, podaję już wszystkie składniki. Ale musicie opierać się zawsze na konsystencji ciasta, no bo musicie wiedzieć, że każda mąka inaczej absorbuje wodę, płyny i inaczej może to u Was wyglądać na Waszej mące, inaczej to może u mnie z podanej ilości. Jednak tak jak mówię, zaraz pokażę Wam, o jaką konsystencję mi chodzi. Jednak zanim to zrobię, wrzucam do środka dwie łyżeczki proszku do pieczenia. Jeżeli z jakiegoś powodu nie używacie proszku do pieczenia, dodajcie sobie sody oczyszczone.
całość mieszamy do uzyskania takiej jednolitej masy i odstawimy sobie ciasto na około 5-10 minut, żeby nam tutaj wszystkie składniki się przegryzły. W tym czasie możecie uszykować sobie patelnię bądź owoce czy dżem jakiś, w zależności z czym będziecie sobie podawali te przepyszne naleśniki, pancake'i. Także ja to wszystko mieszam i zaraz zabieramy się już, moi drodzy, do smażenia. I o taką konsystencję mi, moi drodzy, chodzi. Wszystko jest wygładzone, jednolite, aksamitne. Odstawiam sobie na bok. I teraz przechodzimy do wspomnianej frużeliny. Mam tutaj już zagotowane przez około 5 minut truskawki. One już nam zmiękły, oczywiście puściły naprawdę sporo soku i o ten sok nam chodzi. Teraz to wszystko musimy sobie zażelować, zrobić swego rodzaju kisiel. Jak to robimy? Ano dzięki skrobi ziemniaczanej. Tak więc do miski wlałem sobie około 100 ml, 120 ml zimnej wody, to jest ważne. I do tego dodaję dwie łyżki mąki ziemniaczanej. Wszystko to muszę sobie dokładnie rozpuścić. Ważne jest to, żeby tutaj ta woda była zimna. Jeżeli macie, moi drodzy, kompot, na przykład też właśnie truskawkowy, bądź macie więcej czasu, gotowaliście sobie wcześniej te truskawki, to możecie sobie ochłodzić ten sok, który tutaj nam powstał w truskawkach i wtedy skrobię wymieszać właśnie w tymże soku. Teraz to musimy sobie zagotować, to znaczy truskawki musimy doprowadzić do, można powiedzieć, wrzenia i wtedy dolewamy zimną zawiesinę ze skrobi ziemniaczanej. Dosłownie minutkę mieszamy, wszystko nam się zażeluje i frużelina gotowa. Frużelina, moi drodzy, jest gotowa, a w zasadzie taki kisiel. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda, niesamowicie pachnie, smakuje też bardzo fajnie. Jeżeli zachce Wam się czegoś słodkiego, macie jakieś właśnie mrożone owoce, nic prostszego, zrobić sobie domowy taki właśnie kisiel. Jeżeli zrobicie go sobie nieco rzadszego, może być to pyszna zupa owocowa. Moja mama robiła kiedyś bardzo często zupę taką owocową na bazie wiśni, bardzo dobra, z makaronem, także też może kiedyś pokażę Wam, jeżeli będziecie chcieli, jak taką zupkę zrobić. A teraz już przechodzimy do smażenia. Smażymy sobie nasze naleśniczki do zarumienienia. Ja akurat smażę sobie na suchej patelni, ponieważ w cieście znajduje się już masło. No i, moi drodzy, naleśniczki nasze są już usmażone. Mam ich tutaj około, myślę, 20 sztuk. Spójrzcie tylko, jak one pięknie się prezentują. Są bardzo gorące, delikatne, mięciutkie, rozpływają się w ustach. O takie właśnie nam chodzi. Teraz wyłożę je sobie z dodatkami. Pokażę Wam, jakie są jedne z moich ulubionych. Czyli najpierw sobie kładę jednego naleśniczka na sam spód, troszkę tej frużeliny wraz z kawałkami owoców i to tylko robię sobie tak, ja akurat na pierwszej wersji kładę sobie na jedną porcję około, myślę, 5-6 takich naleśniczków, może jeszcze jednego tutaj na samą górę, jeszcze troszkę tej frużeliny, żeby tutaj jednak było coś mokrego, przepysznego, owocowego. Do tego oczywiście inne owoce, w moim przypadku są to pomarańcze wyfiletowane, jak widzicie, oraz kiwi. Po troszku tego i tego gdzieś tutaj na boki. Oczywiście to robicie już według własnego uznania, co lubicie, co dajecie. Może być oczywiście również na przykład bita śmietana, jeżeli tak się lubujecie. Ja akurat nie za bardzo naleśników z bitą śmietaną nie lubię, wolę takie owocowe. I tak oto wygląda przepyszny mój deser. Idealne, można powiedzieć, również śniadanie. Spójrzcie tylko, pięknie, wysokie, pulchne, rozpływające się w ustach naleśniki, pancake'i, zwał jak zwał. I taka porcja jest na pewno sycąca. Myślę, że taki przepis Wam się spodobał. Jeżeli tak, koniecznie zostawcie łapkę w górę, kliknijcie dzwoneczek oraz subskrypcję. A w komentarzach dajcie mi znać, czy chcecie przepis na wspomnianą wcześniej zupę owocową.
Tymczasem kończę, lecę zajadać. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć, do zobaczenia, wszystkiego dobrego.